Cześć kochani, tu Gruba Ryba Lublin. Dzisiaj szybki, jak zwykle spontaniczny odcinek po 46. Nawet nie wiedziałem, że tak szybko będę musiał nagrywać taki film, ale fajnie, że tak wyszło. Słuchajcie, w niedzielę, tak jak wiecie, byłem w Niemczech razem z Pleco Heaven, czyli Krzyśkiem Trutem, po ryby, które sobie gdzieś tam wypatrzyłem, wyniuchałem i chciałem przywieźć 46 do swojej hodowli, gdyż musiałem już wymieszać swoją krew, wprowadzić dwa stada nowe, żebym miał z czego później wybierać. No i słuchajcie, przywiozłem te ryby, przygotowałem wodę tak na łapu-capu, czyli zwykłe RO, podmiana, troszeczkę oczywiście szyszek olchy, oczywiście sypnęło mi się trochę za dużo, ale to nie ma nigdy źle, co by na dobre nie wyszło. Słuchajcie, woda osmotyczna poszła w dół z pH i 6,5 tego pH nam w tej wodzie strzeliło. Ze względu, że zawsze 46 są problematyczne. Słuchajcie, włączam właśnie termometr. Temperatura jest wyższa przy ich trzymaniu. No i tak rzuciłem 28-29 stopni mniej więcej, żeby było. I ta temperatura jak najbardziej jest. Ostre napowietrzanie. Chodzą w 100 litrach dwie głowice, które naprawdę pompują maksymalnie dużo tlenu. Dlaczego? Słuchajcie, mamy 20, prawie 9 stopni. W tej wodzie jest mało tlenu, bo jest wysoka temperatura. Ale niestety, zebra to ksingu. A ksingu to niestety wysoka temperatura i w tej rzece, wbrew pozorom, te ryby muszą mieć bardzo duży przepływ wody. I bardzo dużo tlenu. Jak mają tlen? Mają się bardzo dobrze, jedzą, a jak żerują, wiadomo, będą się chciały w przyszłości rozmnażać. Słuchajcie, rzuciłem tak te ryby do aklimatyzacji, a aklimatyzacja nam wyszła w ten sposób, że w tym momencie samiec dusi nam już samicę. Taką sytuację zostałem rano i tą sytuację będę pewnie jeszcze widział dzień lub dwa. Samczyk z tą cienką linią, widzicie go na górze, dusi młodą samiczkę na dole. I takie tańce, wygibańce mam od samego rana. Obserwuję to od momentu, kiedy wszedłem do sklepu o 9 rano i taką sytuację jeszcze podejrzewam, że będę miał, mówię, że ze 2-3 dni, ponieważ no, to są młode ryby, nie wiadomo też, czy się wytrą, ale jak to mówią, jak już się dzieje, to się dzieje. Słuchajcie, przy zebrach stosujemy małe groty. Groty eski maksymalnie 11 cm. Tu są moje stare groty, takie naprawdę stare, stare, które jeszcze kiedyś robiłem. Tu jest kolejna samica, które kiedyś robiłem i w podobnych tych grotach te 46 mi się rozmnażały. Rzuciłem właśnie takie dwie stare groty, które miałem sprawdzone w bojach i jak widzicie, efekt jest. Słuchajcie, do karmienia dajemy mięsny pokarm, ponieważ zebra to chyba amfistrus. Mięsny pokarm typu karniwory z Vitalisa oraz ja daję tutaj czerwony plankton, który słuchajcie, unosi się w tym momencie w wodzie z tego powodu, że dwie głowice dają nam na maksa jazdę. To, co osiągnie na gąbce, zostanie zjedzone przez trzy maluchy
zebry czy samice i podrostki, które wejdą na gąbkę i nam zjedzą. Dlatego do trzymania zebr dobra jest czysta gąbka, nie filtry w zabudowie, tylko gąbka. I w miękkiej wodzie, lekko kwaśnej, wysokiej temperaturze, dobrym karmieniu i odrobiny farta, jakiego widzicie, chyba mam, te ryby zaczynają się mnożyć i później będą maluchy, takie jak ten tutaj słodki bobas. Pokażę wam wszystko, jak będą młode, jak będą jajka, pokażę wam, że wszystko już wyszło. Na koniec zrobimy im piękne zdjęcie, jak się tutaj uprawia dziką brazylijską miłość w lubelskim akwarium grubej ryby. Pozdrawiam, Gruba Ryba Lublin.